To jest 23. biesiada u Bartnika. Pierwsze cztery mamy tak mało udokumentowane, ale już piąta, szósta i kolejne to są zdjęcia, to są slajdy, to są różne listy, wspomnienia. I to już, nie wiem, czas szybko, za szybko biegnie, no od biesiady do biesiady jakoś tak. 23. impreza dwudniowa, gdzie sobota, myślę, bardzo poważna konferencja, jak pomóżmy pszczołom, pszczołem pomogą nam. Przewrotny tytuł, można powiedzieć, że pomóżmy pszczelarzom, a pszczelarze ich będą wiedzieli, jak te pszczoły prowadzić, jak je leczyć, jakie matki stosować, co robić. To w ten czas te pszczoły nam się odpłacą poprzez danie nam dobrego miodu, pyłku, propolisu, mleczka pszczelego, pierzgi. Jeszcze by można wyliczać jad, wosk i to w ten czas o to chodzi. Pszczoły, można powiedzieć, że 80% ich znaczenia to jest zapylanie roślin. To jest taka wartość, którą ma społeczeństwo. A te 20% to 15-20% to są te produkty, które wymieniłem, o które jest, że tak powiem, bój, czy my pszczelarze z tego żyjemy. I w tą sobotę druga część konferencji to była poświęcona apiterapii, czyli jak te produkty pozyskiwać, jakie one mają znaczenie, jak je aplikować, podawać społeczeństwu, co które znaczą dla naszego odżywiania, dla naszej prewencji. I tutaj mieliśmy takich zacnych gości jak profesor Czarnecki z Krakowa, jak profesor Kędzia z Poznania, profesor Izidorow z Białegostoku. Nie dojechał doktor Kapliński z przyczyn nagłych, ale ci trzej panowie profesorowie przekazali słuchaczom najnowsze rzeczy, które, tematy, w tych tematach, co te produkty znaczą dla dobrego odżywiania, dla leczenia. Bo powiem może nieskromnie, że te produkty są zdrową żywnością, ale ta zdrowa żywność ma charakter już leków, czy paraleków. Z kolei niedziela to jest taki dzień i dla konsumentów miodu, i dla pszczelarzy, i dla konsumentów. A żeby trochę było i atrakcji dla mniejszych i starszych, to co się dzieje cały czas na scenie, to są występy. Tym razem gościliśmy zespół Barwograj z Ukrainy. Panie redaktorze, byłem pod dużym wrażeniem, jak te ukraińskie dzieci potrafią tańczyć i śpiewać. I to różny taki program jeden, czy taniec jeden, który był bardzo pouczający, że on się odnosił do dzieci, które w II wojnie światowej poległy, ale w tej chwili na Ukrainie dzieją się różne rzeczy, które z przykrością patrzymy i słuchamy i czytamy w internecie, że tam giną ludzie, giną dzieci, giną i żołnierze, i cywile. I w tym XXI wieku tego nie powinno być. A ten zespół to jest tak spod, i to jest miejscowość Izasław, Chmielnicka Oblast, czyli ta część jakby Europy, Ukrainy Zachodniej. I oni przyjechali, oni tańczyli, oni nam tu pokazywali, że ta Ukraina, no ta współpraca narodów powinna być. I to, my jesteśmy taką średnią firmą europejską, ale już liczącą się. No i mamy taką wartość dodaną, czyli skansen, muzeum pszczelarstwa, gdzie przyjmujemy autokary, grupy i dzieciaków, i młodszych, i starszych, i jakichś tam starszych w ogóle osoby, gdzie teraz w czerwcu to mieliśmy tu nawałnicę, 4-5 autokarów dziennie, gdzie cztery panie wychodziły już, że tak powiem, padały z przemęczenia, ale to było lekcja historii o pszczołach, lekcja biologii. Co ta pszczoła, że ona jest najważniejszym zwierzęciem na kuli ziemskiej, bo ona zapyla, ona powoduje, że powstaje dorodne jabłko, dorodny pomidor, czy ogórek, czy śliwka, czy gruszka, że dzięki nim te produkty są, że bez nich byłoby to nieciekawie na tym. Potem jakieś warsztaty, robienie świeczek, pieczenie pierników, degustacje miodów. Także, że no, mieliśmy taki okres na nawałnicy, w tej chwili przez wakacje też mamy różne grupy już zapowiedziane. I to jest taka myślę, promocja, mówienie o tym, że pszczoła, jeszcze powtarzam kolejny raz, jest najważniejszym zwierzęciem na kuli ziemskiej, mimo że jest taka maleńka. W związku z tym pojawia się ostatnie pytanie. Ile osób odwiedza Państwa rocznie, łącznie z biesiadą? Szacunkowa ilość na biesiadę to kilka lat temu strażacy tutaj w centrum wsi na mostku liczyli samochody. Tośmy w ten czas oceniali, że to jest około 14-15 tysięcy. I myślę, że to dzisiaj mamy podobnie. A
panie redaktorze, no, mobilizujesz mnie pan, żebyśmy te autokary policzyli, ale dzisiaj nie jestem w stanie powiedzieć.